Życie na pokładzie naszego statku matki reguluje samodyscyplina połączona ze wzajemną miłością i harmonią ducha. Zaspokajane są wszystkie pragnienia, włącznie z wypoczynkiem, zabawą i medytacją duszy. Nie cierpimy na żadne choroby, ale zawsze mamy w pogotowiu aparaturę analityczną i leczniczą na wypadek zaatakowania nas przez nieznane kosmiczne drobnoustroje. Nasze pożywienie składa się z wielu komponentów dostępnych na naszej planecie, jednak nie wchodzą w jego skład inne formy żywe. Od czasu do czasu spożywamy owoce i rośliny pochodzące z innej planety, ale tylko wtedy, kiedy są bezpieczne i wolne od zanieczyszczeń. Woda na naszym statku uzyskiwana jest dzięki kosmicznej przemianie. Wszystkich odpadów pozbywamy się na drodze rozpadu składających się na nie molekuł. Konstrukcja psychologiczna każdego z nas pozostaje w zgodzie z wszelkimi otaczającymi nas elementami. A kiedy stanowimy jedność z otaczającym nas kosmosem, wtedy mamy w sobie pokój. Przybyliśmy do waszego systemu słonecznego, aby obserwować postęp ewolucyjny i zmiany w otoczeniu nie tylko w przyrodzie waszej planety, lecz i wśród ludzi. Dzięki specjalnej technice obserwacyjnej możemy przewidzieć potencjalne trudności, które was czekają i możemy poradzić, jak ich uniknąć. Aby osiągnąć te cele, posługujemy się specjalnymi urządzeniami kontrolnymi. Każde jest odpowiedzialne za odrębny obszar badań naukowych. Korzystamy z bezzałogowych dysków telemetrycznych różnych rozmiarów, które służą nam jako zdalnie sterowane wysokiej jakości urządzenia rejestrujące i analizujące. Obserwujemy każdy aspekt życia waszego świata i jego mieszkańców. Od zmian w otoczeniu i stopnia zanieczyszczenia środowiska po choroby zakaźne zagrażające ludzkości. Nasze techniki umożliwiają nam rejestrowanie i analizowanie modeli myślowych, dzięki czemu możemy przewidzieć działania ludzi, zanim zostaną podjęte. Interesuje nas wszystko, co dotyczy was i waszego świata. Powinniście poznać znaczenie prawa kosmosu, konieczność życia z nim w zgodzie. Nie można go lekceważyć. Najwspanialszym darem jest zdolność zrozumienia siebie poprzez prawo kosmosu. W naszym świecie przekazujemy naszym dzieciom tę prawdę, aby miały bogatsze życie. Przemierzamy cały kosmos i będziemy się wam ukazywali coraz częściej, aż zrozumiecie nasz uniwersalny język. Życie na naszej planecie różni się od waszego. Dawno temu przezwyciężyliśmy negatywne cechy, takie jak agresja, zazdrość i pasja władzy. Mimo że nasza cywilizacja jest bardzo wysoko rozwinięta, prowadzimy proste życie w miłości, harmonii i wzajemnym szacunku. Stanowimy doskonałą całość, mając te same zwyczaje, stosując się do kosmicznego prawa ogólnej harmonii. Nasza komórka rodzinna jako połączenie jednakich dusz stanowi formę wyższej miłości, która przekracza wasze pojmowanie. Dzieci zrodzone w takiej rodzinie ewoluują na jeszcze wyższe szczeble zrozumienia. Partnerzy nie są związani ze sobą w sposób, jaki przewiduje ziemskie prawo. Połączenie bliźniaczych dusz stanowi tak silny związek miłości i zrozumienia, że inne reguły nie są konieczne. Nie posiadamy przepisów prawnych w waszym rozumieniu. Prawo stanowi przepisy postępowania. Nie potrzebujemy takich wzorów według waszego rozumienia tego pojęcia. Wiek nie stanowi dla nas problemu. Po prostu istniejemy w tej formule przez czas, wielokrotnie przekraczający długość życia ludzkiego, a potem rodzimy się ponownie na wyższym poziomie. Żyjemy w absolutnej harmonii z naszym środowiskiem naturalnym. Akan przywiózł na naszą planetę Elizabeth Clarę. Ta wizyta miała stanowić krok ku zrozumieniu przez waszą rasę życia i zwyczajów kosmicznych sąsiadów. Wzajemna miłość, która ich łączyła, była naturalną harmonią dusz. Akan nie mógł bez przerwy przebywać na waszej planecie z powodu silnego jej zanieczyszczenia. Nasze rozrywki bardzo różnią się od ziemskich.
Nie uprawiamy sportów, w których występuje przemoc i kontakt fizyczny. Nie angażujemy się w nic, co wywołuje rywalizację. Wielkiej radości dostarcza nam wykorzystywanie naszej siły umysłowej w pojedynkę lub zespołowo przeciwko urządzeniom, które wy nazywalibyście komputerami. Nasza muzyka stanowi połączenie wibracji, barw, zapachów i efektów wizualnych, ale w przeciwieństwie do waszej ma charakter medytacyjny.